Ojcze, za dzisiejszy dzień. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci za tą ziemię teraz, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa bierzemy teraz autorytet nad tą ziemią, autorytet nad tym miejscem. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, my dziękujemy Tobie za to, że Ty posyłasz tutaj synów pokoju. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Twoja Ewangelia dociera teraz do ludzi, Ojcze. Ojcze, wywyższamy Ciebie, Ty, który byłeś, jesteś i będziesz. Potężny, wielki Boże, Jezusie z Nazaretu. Ty, który jesteś wielkim królem, Panem Panów i Królem Królów. Jedynym, wiecznym i wiernym Bogiem. Wywyższamy Twoje imię w tym miejscu. Wywyższamy Twoje imię w Rotterdamie. Wywyższamy Twoje imię na tych ulicach. Uwielbiamy Ciebie, Królu. Ogłaszamy, że Ty jesteś Bogiem tego czasu. Że Ty jesteś Bogiem tego miejsca. Jedyny, potężny, wielki i wieczny Synu Boga. Uwielbiamy Ciebie. O sprawiedliwości i sądzie. My chcemy, żebyś teraz dotykał ludzkich serc. Potężny, święty Duchu, wywyższamy Ciebie, wywyższamy Ciebie, wywyższamy Ciebie. Ty, który uwielbiasz Jezusa, Ty, który przypominasz o wszystkim, co powiedział i zrobił Jezus. O pokonany glory, bo Jezus, uwielbiamy. Jezus, proszę. Święty, 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 święty
Jesteś władcą. Andrzej Jurek. Jesteś. Początek i koniec. Ty pokonałeś diabła. I zmartwychwstałeś. Jedynie Ty tak pokochałeś świat, że oddałeś za świat swoje życie. Potężny wielki Jezusie. Bez autorytetu Twojego Boga. Otwieramy niebo nad Tobą.
grzechy. A na krzyżu Golgoty złamałeś mury.
It's Jesus Christ. To prawdziwy Syn Boga. This is the real Son of God. Wszystkie inne religie, all other religions, nie mają w sobie tego. They have nothing in. Co ma w sobie Jezus? What has Jesus inside? Tylko On umarł za grzechy ludzi. Only He died for all the sins of the man. I tylko On wstał z martwych. And only He was raised from the dead. Mahomet nie wstał z martwych. Mahomet didn't come back. Buddha nie wstał z martwych. Buddha also not. Za ludzkie grzechy. For human sins. Nie umarł nikt inny. Nobody else died. Tylko Jezus Chrystus. Only Jesus Christ. On jest żywy. He's alive. To nie jest religia. This is not a religion. To nie katolik. This is not a Catholic. To nie protestant. This is not a Protestant. To żywy Bóg. This is a living God. Bóg stworzył ludzi. God created a man. Bóg. God. A nie wszechświat. Not a universe. To nie wielki wybuch. This is not a big bang. Stworzył człowieka. Created a man. Ale Bóg. But God. Ale ludzie odeszli od Boga. But people went away from God. Oni nie chcieli Boga. They did not wanted Him. I ten Bóg. And that God. Który wszystko stworzył. Who created everything. Stanął przed wyborem. He stand with on the front of the decision. Czy zniszczysz tą ziemię? If he should destroy that planet. Razem z tymi ludźmi. With all the men. Którzy od niego odeszli. Who went away from him. Czy zrobi coś innego? Or he had other option to do something else. Czy uratować ich? To save them. I podjął decyzję. And he made a decision. Decyzję miłości. Decision of love. Że zejdzie na tą ziemię. That he will come on this earth. Jako jeden z ludzi. Like one of the humans. I że sam na sobie. And he said on himself. Poniesie karę należną ludziom. That he will take all the punishment that people should get. 2000 lat temu. 2000 years ago. W Jerozolimie. In Jerusalem. W Izraelu. In Israel. Przyszedł na świat. He came on this earth. Boży Syn. The Son of God. Miał na imię Jezus. His name was Jesus. Żył na ziemi 33,5 roku. He lived on that earth 33 and a half year. Nie złamał ani jednego przykazania Boga.
He never broke anything from the law of God. A potem umarł na krzyżu. And then he died on the cross. Żeby grzechy ludzi. To make all the sins of the men. Mogły zostać wymazane. To make all them clean. Czy ktoś to zrobił dla ciebie? Did anyone else for you? Czy ktoś umarł za twoje grzechy? Is anyone else who died for your sins? Czy kiedykolwiek słyszałeś? Have you ever heard? Od jakiegokolwiek człowieka? From any man? Że może umrzeć za twoje grzechy? That he can die for all your sins. Ludzie nie umierają za ludzkie grzechy. People are not dying for your sins. Ale Jezus Chrystus, but Jesus Christ, potężny Bóg, the great God, umarł za twoje grzechy. He died for all your sins. On potem. He then stał z martwych. Was raised from the dead. Jezus stał z martwych. Jesus came back from the dead. Mahomet nie stał z martwych. Mahomet didn't do that. Nikt nie stał z martwych. No, but Jesus came back from the dead. Jezus Jesus Christ. Oprócz Jezusa. He came back. Weź Jego imienia dzisiaj. You can call His name dzisiaj. Today call His name. On your life, Sądzisz, że ty, ja cię, 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 ja
To zobaczysz tam pustkę. You will see the emptiness. Nie jesteś w stanie zagospodarować tej pustki niczym. You are not able to fill in that emptiness with anything. Tam nie pasują pieniądze. The money will not fit there. Tam nie pasuje seks. The sex also will not. Tam nie pasuje ludzka miłość. The human love will also not fill in that place. To są wszystko ulotne rzeczy. These are the just the temporary things. Te miejsce w twoim sercu. This place in your heart. Te puste miejsce. That empty place. Może zapełnić tylko Jezus Chrystus. Only the Jesus Christ can fill in. Nie religia. Not a religion. Ale Jezus Chrystus. But Jesus Christ. Nazywam się Artur Ceroński. My name is Artur Ceroński. Jestem z Polski. I come from Poland. W 2001 roku. In 2008. Siedziałem w więzieniu. I was in a prison. Byłem zawodowym przestępcą. I was a criminal. Handlowałem narkotykami. I was dealing drugs. Byłem uzależniony od kokainy. I was addicted to cocaine. 3 razy stawało mi serce od narkotyków. Three times I almost died. Byłem bardzo bogatym przestępcą. I was a very rich criminal. Miałem wiele samochodów. I had a lot of cars. Podróżowałem po Europie. I was traveling all over the Europe. Wydawałem tysiące dolarów. I was spending thousands of dollars. Na własne przyjemności. On my own pleasures. Poniżałem innych ludzi. I was treating really bad other men. Chciano mnie zabić. Some people wanted to kill me. Chciano porwać moją żonę. They wanted to kidnap my wife. I nasze małe dziecko. And our small children. Ale w 2001 roku. But in 2001. Kiedy po raz trzeci byłem w więzieniu. When I was in the prison for a third time. I nie zamierzałem się zmieniać. And I did not want to change myself. Usłyszałem tą Ewangelię. I heard that gospel. Którą ja dzisiaj do was mówię. That I say to you today. Usłyszałem. I heard. Że Bóg jest żywy. That God is alive. I że bardzo mnie kocha. And that he loves me so much. Ale że jego miłość do mnie. But that his love to me. Polega na tym. Is based on that. Że Jezus Chrystus, that Jesus Christ, umarł za moje grzechy, died for my sins. I ja uwierzyłem w to. And I believed in that. I ja uklęknąłem tam. And I fell on my knees in I ja powiedziałem, Panie Boże, and I said, God, Ty jesteś taki święty. You are so holy. Ty jesteś taki czysty. You are so clean. A ja jestem brudnym grzesznikiem. But, and I am a very dirty sinner. Pomóż mi. Help me. I on przyszedł do mojej celi. And he came to my cell in a prison. On przyszedł do mojej małej celi. He came to my small cell. Ja poczułem jego obecność. And I felt his presence. Tą potężną miłość. That great love. Którą on ma do mnie. That he has to me. I po raz pierwszy w życiu. And first time in my life. Usłyszałem jego głos. I heard his voice. I on powiedział do mnie tam. And he said to me in that place. Artur. Artur. Umarłem za twoje grzechy. I died for all your sins. Już nigdy nie staniesz na sąd. You will never stand on the judgment. Ludzie, people, ja miałem 17 lat. I was 17 years old. Jak zamordowałem człowieka. When I killed a man. Byłem bardzo zły. I was a very, very bad person. Tam za perkusją. There on the back of the drums. Siedzi moja żona. Sit my wife. Ja ją biłem. I was beating her. Nawet jak była w ciąży. Even when she was pregnant. Chciałem ją zastrzelić. I wanted to shoot her. Byłem bardzo złym człowiekiem. I was a very bad man. Ale Jezus Chrystus. But Jesus Christ. Powiedział do mnie. Said to me. Umarłem za twoje grzechy. I died for your sins. Jesteś wolny. And I uwierz we mnie. He said. I ja uwierzyłem w niego. I believed in him. A słowo Boże mówi. And Holy Word says. Że wszyscy zgrzeszyli. People committed a sin. I brak im chwały Bożej. Nobody has glory of God. Jesteś grzesznikiem. You are a sinner. Takim jak ja kiedyś. Like me a long time ago. Może nie tak złym. Maybe not so bad like I was. Ale to nie ma żadnego znaczenia. But it has no any other sense. Bo zapłatą za najmniejszy grzech. Because the price for every jest kara śmierci. Is death.
Nie musisz być tak zły jak ja. You don't have to be so bad like I. Wystarczy, że jesteś egoistą. It's enough when you are egoist. A egoista to ten. An egoist is that person. Który sam siebie uważa za króla swojego życia. Who thinks that he's the king of the life. Dzisiaj today jest dzień zbawienia dla ciebie. It's the day of salvation for you. Dzisiaj. Today. Nie jutro. Not tomorrow. Jeszcze dzisiaj. Even today. Uwierz. Believe. W niezasłużoną ofiarę Jezusa. In the sacrifice of Jesus. Uwierz. Believe. Uwierz. Believe. Że On wstał z martwych. That He was raised from the dead. I weszli Jego imienia. Call His name. A będziesz zbawiony. And you will get saved. Jesus glory, Father. Wysłuch się, Father. Jesteś godzien, ty za to mówi. Thank you.
wisiał na krzyżu. Was hanging on the cross. Kiedy jego ciało umierało. When his body was dying. Kiedy jego rany krwawiły. When he was bleeding. Bóg Ojciec. The Father God. Cierpiał razem z nim. Was suffering together with him. Bóg nie jest. God is not. Barbarzyńcą. Something what can be bad. Bóg nie chciał. God did not want it. Żeby rzeczy tak się miały. To things go like that. Ale taka była potrzeba. But that was the need. Chcę, żebyś zobaczył. I want you to see. Poświęcenie. The sacrifice. Bóg Ojciec. The Father God. Poświęca Syna. Is giving his only son. Bo nie ma wyjścia. Because he has no other way. Ktoś musi umrzeć. Somebody has to die. Zamiast ciebie umierał on. In the place of you, Jesus is dying. Jeszcze dzisiaj. Even today. Powiedz, Panie Boże. You can call the name of God. You can say, God. Ja wiem, że to ja powinienem umrzeć. I know that I should die. Ja wiem, że powinienem trafić do piekła. I know that I should go to hell. Ale dziękuję Ci za Jezusa. But I say thank you for Jesus. Dziękuję Ci, że On za mnie umarł. I say thank you that He died for me. Panie Boże. Great God. Dziękuję Tobie. I say thank you. Że Jezus stał zmartwy. That Jesus was raised from the dead. Że otworzył mi drogę do Ciebie. That He opened the way to you. Że nie masz do mnie żalu. That you feel nothing bad to me anymore. Że nie muszę zasługiwać. That I do not have to deserve. Panie Boże, God, przyjmuję Ciebie. I receive you. Jako swojego króla. Like my king. Jako pana. Like my lord. Jako zbawiciela. Like a savior. Składam na Ciebie. I put on you. Moje grzechy. All my sins. Moje problemy. All my problems. Oddaję Tobie. I give you. Każdą dziedzinę życia. All the sector of my life. Wierzę. I believe. Że mnie kochasz. That you love me. Zrób to dzisiaj. Do it today. Nie czekaj do jutra. Don't wait till tomorrow. Dzisiaj jest dzień łaski. Today is the day of grace. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Today is the day of salvation. Dzisiaj. Today. Nie myśl o pracy. Don't think about your job. Nie myśl o rodzinie. Don't think about your family. Pomyśl o tym. Think about that. Gdzie spędzisz wieczność? Where will you spend eternity? Pomyśl o tym. Think about that. Że po śmierci jest życie. That after death is a life. The life in heaven. Albo w piekle. Or in hell. Przyjmij Jezusa. Receive Jesus. Pojednaj się z Bogiem. Get together with God. A staniesz się nowym człowiekiem. And you will become a new man. The Holy Spirit will change you in other man, other person. In a strong man. In the man who can do everything. In the God's man. Hallelujah. Hallelujah.
Przez martwą religię i humanizm. I lived cheated because of the deaf religion and humanism. Że Bóg w ogóle nie interesuje się mną. That God is not interested about me. I tak jak większość z was. And like most of you. Sam zacząłem być Bogiem w swoim życiu. I became to be God in my life. Stałem się samosprawiedliwy. I became to be self-righteous. Sam postanowiłem, że będę wypełniał dobre uczynki. I decided that I will do a good deed. Bóg na pewno posadzi mnie na kolana. And then for sure God will put me on his ankles. I powie, zrobiłeś więcej dobrych uczynków niż złych, idziesz do nieba. And that he will say that I did a lot of good things and I can get to heaven. Ale to jest bzdura. To jest kompletna bzdura. This is not the truth. Przez całe życie, all my life, zasługiwałem na to. I tried to deserve for that. Aby być uznany przez innych. To be somebody in somebody's, eyes. Poklepany po plecach. To get acceptance from other men. Szukałem akceptacji. I was looking for acceptance. Byłem świetnym uczniem. I was a good... Skończyłem z najlepszymi wynikami wszystkie szkoły w Warszawie, w Polsce. I was good at school. I had a really good grades in all the schools in Poland. Skończyłem studia prawnicze w Warszawie. I finished a law university in Warsaw. I zacząłem budować wielką firmę. And I started to build a big company. Byłem właścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej. I was the owner of big law institution. I myślałem, że szczęście. And I thought that happiness. I akceptację. And acceptance. Będę mógł uzyskać. I can get. Poprzez pieniądze. Through the money. Za którymi goniłem. That I was running for. Ludzie chodzili za mną. People were walking on my back. I mówili do mnie. Jesteś człowiekiem sukcesu. You are the man of success. Bo miałem wtedy wszystko, co ten świat oferuje. Because I had everything what this world is offering. Ale prawda była o mnie taka. But the truth about me was że byłem samotny i bardzo się bałem. That I was totally alone and I was afraid. Każdego dnia chodziłem w maskach. Every day of my life I was walking with the mask on my face. Udawałem kogoś innego. I was acting like somebody else. Udawałem silnego. I was acting a good man. Wejrzyj teraz w swoje serce. Look now inside of your heart. Jak często w ciągu dnia. How often during the day. Udajesz. You are faking. Że się nie boisz. That you are not afraid. Że jesteś silny. That you are strong. Że jesteś twardy. That you are very hard. Że możesz. That you can. Ale tak naprawdę. But for real. Chcesz się wyć. You want to cry. Nie znasz rozwiązania. You don't know what is the solution. I jesteś zdesperowany. And you are desperate at all. Mówię ci dzisiaj, bo byłem w tym miejscu. I am telling you that today because I was in that place. Miałem pieniądze, pozycję. I had money, a position. I rodzinę. And family. Ale tak naprawdę byłem nikim. But for real I was nobody. Byłem martwy. I was dead. I wtedy. And then. Usłyszałem te proste słowa. I heard that simple words. Że Jezus Chrystus. That Jesus Christ. Jezus Chrystus. Jesus Christ. Umarł za mnie. Died for właśnie me. Za mnie. Exactly for me. Na początku. On the beginning. Te słowa wydały mi się banalne. That words they were very simple for me and easy. Byłem intelektualistą. I was intellectual person. Przecież ja wiedziałem o co chodzi. Wiedziałem skąd się biorą pieniądze. Znałem wszystkie prawidła. I was talking to myself. I know what is that. I knew everything. I had money. I knew the people. Ale nagle słyszę prostą prawdę. But finally I hear a simple truth. Że to Jezus Chrystus. That Jesus Christ. Umarł za mnie. Died for me. I w Nim. And in Him. Mogę mieć życie. I can have a real life. I ja zawołałem wtedy. And I called that. Jeśli ty jesteś żywy. If you are alive. Jeśli jesteś prawdziwy. If you are real. To przyjdź mnie uratuj. Come to my life and save me. Bo nie chcę udawać. Because I don't want to fake anymore. Bo nie chcę się zbierać. I don't want to fight for it. Przepraszam cię. I said sorry for that. Że tyle lat. That so many years. Żyłem bez siebie. I lived without you. Że zająłem twoje miejsce. That I took your place.
I wiecie, co się stało. And you know what happened. Potężny Bóg. That great God. Jezus Chrystus. Jesus Christ. Twórca nieba i ziemi. Creator of heaven and earth. Przyszedł do mnie. Came to me. I mnie uratował. And he saved me. 6 lat temu uratował moje życie. 6 years ago he saved my life. Każda część mnie. Every piece of me. Która jest żywa i prawdziwa. That he's alive. Pochodzi od niego. Is coming from him. I dzięki niemu została wzmocniona. Thanks to him it gets better. Byłem przedsiębiorcą, a teraz jestem lepszym i skuteczniejszym przedsiębiorcą. I was a businessman before, but now I am better businessman. Umiem kochać i umiem być kochany. I know how to love and I feel that I'm loved by others. Niczego się nie boję. I'm not afraid about anything. Chcę ci powiedzieć. I want to tell you. 2000 lat temu. 2000 years ago. Jezus Chrystus. Jesus Christ. Nikt inny. Nobody else. Tylko Jezus Chrystus. Only Jesus Christ. Zmiażdżył diabła. He crushed the devil. Zniszczył go. He destroyed him. Całkowicie. Totally. Możesz tego doświadczać od dzisiaj. You can experience that from today. Dzisiaj. Możesz zostać obywatelem nieba. Today you can become a citizen of heaven. Aby to wszystko zaczęło się manifestować w twoim życiu. To get the manifestation of all of that in your life. Wystarczy, że uwierzysz. It's enough if you wystarczy, believe. Wystarczy, że uwierzysz. To only to believe. I całe zwycięstwo Jezusa, które dokonało się 2000 lat temu. And all the victory of Jesus, which is done 2000 years ago. Będzie twoim udziałem. Will come to your life. Kochani, my lovely friends. Mówię do tych z was, którzy jesteście teraz w moim zasięgu. I say to all the people here around who can hear me. Czy jest ktoś z was chory? Is any of you who is sick? Może jesteś nieuleczalnie chory. Maybe you are so much sick that it cannot be, you cannot be healed. 2000 lat temu. 2000 years ago. Jezus Chrystus. Jesus Christ. Załatwił ci uzdrowienie. He gets a healing for you. Ja się pytam teraz. I ask now. Czy chcesz je teraz wziąć? If you want to get ono jest it right twoje now. Od 2000 lat. It's yours from 2000 years. Ale nie sięgnąłeś po nie. But you haven't took it yet. Bo albo nie wiedziałeś. Because you didn't know. Albo nie chciałeś. Or you did not want it. Kto z was? Jeśli ktoś z was jest chory, if any of you is sick, może masz raka, podejdź tutaj do kogokolwiek z nas. Dzisiaj możesz wziąć swój cud. You can come to us, you can get your miracle. Jezus Chrystus. Jesus Christ. Tobie i tobie. For you. Załatwił wam wszystkim. He made everything for you. Albo je przyjesz. Albo się odwrócisz i pójdziesz tam i zabrać. You will go. Ty decydujesz. You decide. Te słowa, które mówię teraz do was. Words that I say to you right now. Dla jednych z was. For some of you. Są słowami ku życiu. These are the words of life. Ale dla niektórych z was. But for others. Będą słowami ku śmierci. These will be the words to the death. Teraz podejmujesz decyzję. Now you make a decision. Mądrze wybieraj. Decide good. Amen. Amen.
Jelena Muszyńska. Mieszkam tu w Holandii. I live here in Holland. Już od 10 lat. Since 10 years. Pochodzę z Polski. I come from Poland. Kochani, stoję tu. My friends, I stand here. Po 26 lat temu. Because 26 years ago. Pewien człowiek. A one man. Głosił mi Ewangelię. Was preaching a gospel to me. Powiedział mi. He said to me. Że Jezus przyszedł 2000 lat temu. That Jesus came 2000 years ago. I wziął każdy grzech. And he took all the sin. Który należył się mnie. That was on me. I rozchorował się każdą chorobą. And he got sick with any sickness. I w jego sińcach i ranach. And in that what he suffered. Jezus zdrowienie. It's a healing. I wiecie co powiedział do mnie? And you know what he said to me? Że nie musisz się starać. That I don't have to fight for it. Żeby zasłużyć na to. To deserve for this. Ja od młodości swojej, od małego dziecka. Me, since I was young, since I was a small child. Wychowywałem się w rodzinie tak jak większość w Polsce katolickiej. I was growing like most of the families in Poland in Catholic family. Ale moi rodzice nie naciskali na to, żebym ja chodziła do kościoła. But my parents were not pushing me to go to the church. Ale ja zawsze szukałam Boga. But I was always looking for God. I was searching him. Ale jak szukasz, to znajdziesz. And when you are searching, you will find. I gdy ten mężczyzna mówił mi Ewangelię, told me dobrą gospel, nowinę, a good, kochani, a good bo news. To jest dobra nowina. Because my friends, this is a good news. I powiedział, nie and musisz się starać. And he said, nie musisz chodzić do kościoła. Anymore. You don't have to go to the church. Nie musisz się jemu przypodobywać. You don't have to do anything. Bo on, because he, jako zastępcza ofiara, like a sacrifice on your place, poszedł tam na krzyż dobrowolnie. He went to the cross. Zamiast ciebie. His decision. Zamiast ciebie i każdego z was. He went and he made it for you. On bezwarunkową miłością. Because of the unconditional love. Aktem decyzji. With act of a decision. Poszedł na krzyż i umarł he za każdego z nas. Cross and he died for all of us. I powiedział coś, co mnie uderzyło and bardzo he, mocno. And he said something, on ci nigdy touched, nie przestanie kochać. What touched me so hard that jak he will zdecydujesz never stop się. To love me, if you will decide. Jak się zdecydujesz. If you will decide. Że dzisiaj schodzisz z tronu swojego życia. Today you step off from the throne of your i czynisz go swoim Panem i Zbawicielem. And you make him the Lord and the King of your life. Czy ja musiałam wtedy coś czuć? Did I had to czy ja musiałam wtedy być jakaś ulepszona? Did I had to be a better for that time? Nie, ja przyszłam cała grzeszna. I came like a sinner. Pod prysznic krwi Jezusa. Under the bathroom with the blood of the Christ. Bo to się nazywa łaska, kochani. Because this is called grace. On wziął wszystkie razy. He took everything. Całego świata. All the pain of the world. I ja aktem decyzji. And me, to była the decyzja. Act of the decision, it was the decision. Powiedziałam tak, Panie. I said, ja yes, w to wchodzę. I take it. Ja chociaż tam 2000 lat temu nie widziałam cię. You trust me. I haven't seen that 2000 years ago. Jak tam na krzyżu umierałeś? How died Jesus? I said to him. A potem jako wielki Bóg z martwych wstałeś trzeciego dnia. And then when you rise from the dead on the third day. I zrobiłeś to dla mnie. And you did everything for me. I aktem decyzji przyjęłam go. And with that act of decision I received him. Bo kochani, on umarł za jeden jedyny grzech. Because my friends, he died for only niezależności. One sin. Niezależności egocentryzmu, który jest w każdym człowieku. The ego which is in all the men. Niezależności od Boga. Independence from God. Ja od teraz postanowiłam, jako from 25 lat temu, chcę zależeć od Ciebie, Ojcze. I jak głupia uwierzyłam w to. Uwierzyłam w to. Kochani, my friends, każdy z was any of you, all of you, może tak samo. Can get the same. Ja z zalęknionej dziewczynki. Me from a really afraid, scared girl. Stałam się odważną kobietą. I became a brave woman. Dzisiaj z mężem prowadzimy kościół. Today with my husband we have a church. Tutaj w Holandii. Here in Holland. Jesteśmy
chrześcijańskim zespole apostolskim Opus Boży. We are in the Christian apostolic group. Patrzycie na nas jak na wariatów, w deszczu, co oni tutaj like w ogóle robią. You think what ale kochani, jest to przywilej, mam wielki przywilej, że ja tu stoję i mówię o wielkim Bogu, twórcy nieba i ziemi. Ja ci dzisiaj mówię aktem decyzji. With act of decision. Przyjmij go jako swojego Pana i Zbawiciela. Receive him like your Lord and wybierz Savior. Życie. Abyś żył. To live. I tu nie chodzi o dobro czy zło. Tu chodzi o prawdę. Tu chodzi o prawdę. Bo tylko, kochani, tylko w Jezusie Chrystusie macie pełne rozwiązania. Only in the Jesus Christ you have the final solution. Tylko w Nim. Only in Him. Łaska to niezasłużona przychylność. Grace, this is unconditional. Nie musisz zasługiwać. This is unconditional thing. Możesz zdecydować dzisiaj. You can decide today. Być nowym człowiekiem. To be a new man. Nie polepszonym. Not a better nie naprawionym. Not ale fixed, nowym. But totally ja jestem nowym stworzeniem. I am a new creation. Grzech nade mną nie panuje. And the sin is not ja tutaj over dzisiaj me. Stoję w deszczu. And I stand here. Jestem bardzo you, szczęśliwym in the rain, człowiekiem. And I am very happy jestem man. Szczęśliwa. I am very nie happy. Mam wielkiego. Wielki przywilej, że ja stoję i ogłaszam Jego prawdę w krzyżu, o wymianie krzyżowej, że to się dokonało 2000 lat. Jest moc krzyża. Jest krzyż, moc jest krzyża dla tych, którzy giną, ale moc dla synów. Ja ci dzisiaj mówię, but for the ones who jeśli believe, porusza się coś w twoim and sercu, I say to you, if there is something moving in your heart today, to wy przeproś go, że żyłeś bez niego. Then say to God that sorry that you lived without him. Niego. I przyjmij go jako swojego and Pana i Zbawiciela. Like your Lord and the Savior. Amen. Amen. Ziemię swe, swą chwałę skrył, swe życie dał. Swoje życie. Abyś usłyszał. W ogrodzie soczył chwały bój, na siebie wziął strach, gory, szpór. Tak cierpiał Pan, w córcach jak
Witam was, przyjaciele. Welcome everyone. Nazywam się Marek Cupliński i pochodzę z Polski. My name is Marek Cupliński and I'm from Poland. Jak większość Polaków wychowywałem się w rodzinie katolickiej. As most of Polish people, I was brought up in a Catholic family. Szukałem prawdy w różnych religiach i chciałem poznać Boga. I used to look for truth in different religions and I wanted to get to know God. Długimi latami byłem protestantem. For many years I was a Protestant. Lecz żadna religia nie dała mi odpowiedzi na moje pytania, ani nie rozwiązała moich problemów, z którymi się zmagałem. But none of the religions has answered any of my questions or helped me with anything. Latami zmagałem się z głęboką depresją i nerwicą i nikt nie umiał mi pomóc. For many years I had deep depression and anxiety and there was no solution. Wszyscy mi mówili, że jedynym rozwiązaniem jest dla mnie psychiatryk albo leczenie psychotropowe. Inaczej nie mogę normalnie zacząć funkcjonować. Everyone used to send me to psychiatrists or to take serious drugs and no one could help me. W najgorszym momencie swojego życia nie umiałem wstać z łóżka. Myślałem, że umieram. In one of the worst moments of my life, I couldn't get out of bed. I thought I was dying. Myślałem, że to jakiś rak lub coś podobnego i niedługo umrę, ale bałem się pójść na diagnozę do lekarza. I thought I had cancer, but I was too afraid to go to a doctor. Okazało się, że to był najgłębszy etap depresji, którą przeżywałem. It turned out this was the worst moment in my depression. I wiecie co, któregoś dnia zamknąłem się w piwnicy i planowałem tam samobójstwo. One day I locked myself in a room and I wanted to commit suicide. I widząc tylko ścianę przed sobą, zacząłem wołać: Jezus, jeśli jesteś żywy i prawdziwy, ja potrzebuję spotkać Cię tu i teraz. I was looking at an empty wall in front of me and I cried out, Jesus, if you are, I need to meet you. Wołałem do Niego, potrzebuję wiedzieć, czy Ty mnie potępiasz, tak jak ja sam się potępiałem i tak jak czułem się potępiony przez innych. I cried out to Jesus and said, Jesus, do you condemn me? Do you condemn me like I condemn myself and other people condemn me? I wiesz, gdy otworzyłem swoje serce w tej piwnicy. And when I opened my heart in this room, spotkałem Jezusa i to zmieniło wszystko. I met Jesus and it changed everything. Realnie doświadczyłem tego, że jest znacznie więcej niż to, co widzę, słyszę i dotykam i czuję. I realized there's so much more to what I see and to what I feel and to what I experience. Wiesz, ta depresja, z którą się zmagałem latami. And this depression that I was suffering from for many years. Jezus uwolnił mnie z tej depresji w jednej chwili. Jesus freed me from depression in that one moment. Dosłownie w jednej sekundzie wyszedłem z tego, z czego nie umiałem wyjść latami, i to za sprawą mocy Jezusa. Jesus freed me in one second from something I was suffering for many years. Starzy znajomi czasami pytają mnie dzisiaj, jakimi krokami wyjść z depresji, jak to zrobiłeś? My friends keep asking me, how did you get out of it? Ja mówię, a nie znam jakichś etapów wyjścia z depresji. Nie, uwolniło imię Jezus, moc imienia Jezus. I was freed by the power in the name of Jesus. I wiesz, jeśli dzisiaj się zmagasz z depresją, czy z jakąś chorobą, Boża moc może Cię dotknąć tutaj na tym miejscu. Przyjdź. If you're sick, if you're suffering from any kind of ailment, if you have depression, the power of Jesus can free you. Jezus jest dzisiaj taki sam jak 2000 lat temu. Jesus is the same today as 2000 years ago. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że umarł za twoje grzechy. But the most important thing is that he died for your sins. Abyś nie poszedł na stracenie. So you would not die. I pomyśl dzisiaj, gdzie spędzisz wieczność. Think about it. Where are you gonna spend your eternity? Nurtowało mnie to całe życie. I used to think about it for my whole life. A gdy spotkałem Jezusa i poznałem Go. But when I met Jesus. Dzisiaj jestem pewien zbawienia tego, że idę do nieba.
I'm sure of salvation. I'm sure I'm going to heaven. Możesz też tego doświadczyć w jednej chwili, jeśli tylko tego chcesz. You can also experience this if you want this. Zawołaj do Jezusa ze szczerego serca, a daję ci 100%, że On odpowie. Cry out to Jesus from your heart and He will respond. Jesteśmy tu dla was. We are here for you. Przyjdziesz i chcesz porozmawiać. If you want to talk. Przyjdziesz i potrzebujesz modlitwy o cokolwiek. Come and talk to us. We will pray for you. Boża moc jest dzisiaj taka sama jak 2000 lat temu. God's power is the same today as it was 2000 years ago. Dopiero wbił się pewnie, tylko ja nie będę wyciągnął. Wielcu
Zaproszę!
zaprosisz go. If you decide and if you invite him. Jezus Chrystus. Jesus Christ. To jedyny Bóg. Is the only God. Nie Mahomet. No, it's not Mahomet. Nie Hare Krishna. It's not Hare Krishna. Jezus Chrystus. Jesus Christ. To jedyny Bóg. He's the only God. Który umarł za ciebie na krzyżu. Who died for your sins on the cross. I zmartwychwstał. And he who has risen. Który zmartwychwstał. He has risen. Mahomet. Mahomet. Dalai Lama. Dalai Lama. Hare Krishna nie zmartwychwstał. Hare Krishna. None of them had risen. To zwykły człowiek i umarł i go nie ma. They were just men. Jezus Chrystus. Jesus Christ. Wielki Bóg. Great God. Zmartwychwstał. He has risen. To Bóg. It's God. Który dzisiaj wyciąga do ciebie rękę. He is reaching out to you. Możesz dzisiaj wybrać życie. Today you can choose life. Możesz dzisiaj wybrać Jezusa. You can choose Jesus. To jest twoje życie. It's your life. I tylko ty zdecydujesz, co będzie dalej. And only you can decide what's next. 3 lata temu. 3 years ago. Obrałam Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I chose Jesus Christ as my Savior. Dzięki temu moje życie jest zupełnie inne. Today my life is completely changed. Byłam w depresji. I used to have depression. Teraz nigdy nie będę sama. Now I'm never gonna be alone. Mam wspaniałego męża. I have a fantastic husband. I cudownego Boga. And wonderful God. Nie muszę się ni o więcej troszczyć. I don't have to care about anything. Jezus Chrystus wszystko już dla mnie zrobił. Jesus Christ has done everything for me. Jezus Chrystus to Bóg. Jesus Christ is God. Który umarł za ciebie. Who died for your sins. Nie musisz sobie na to zasłużyć. You don't have to deserve it. Nic nie możesz zrobić więcej. There is nothing more you need to do. Możesz już dzisiaj zdecydować. Today you can decide. Czy po śmierci pójdziesz do nieba. That you're gonna go to heaven after death. Wybierz życie, przyjacielu. Choose life, my friend. Zastanów się nad tym. Think about it. Amen. Yeah.
Jeżeli słyszysz to, co mówimy, if you hear that, what we say, i dociera to do twojego serca, and it is coming to your heart, to weź to na poważnie. Then take it serious. To sprawa życia lub śmierci. This is the case of life or death. Nazywamy się Kościół Prawdy i Miłości Bożej. Our name is the Church of Love and the Truth of God. Jesteśmy chrześcijanami. We are Christians. Ludźmi otrudzonymi z Bożego Ducha. A people born again from the, in the Spirit. Spotykamy się w Mordrechcie. We see each other in Mordrecht. Każdą niedzielę. Every Sunday. O godzinie 10. At 10 o'clock. Kiedy zaraz usłyszysz adres. When you will hear address in a second. To niech to wejdzie głęboko do twojego umysłu. Let it come deep inside of your mind. Jesteśmy Kościołem żywego Boga. We are the Church of Living God. Ciałem Chrystusa. The body of the Christ. Jeżeli chcesz więcej. If you want more. Jeżeli zależy ci. If you really want. Żeby twoje życie. That your life. Było piękne i żywe. Could be beautiful and alive. Spotkaj się z nami. Come and meet us. Zaprzyjaźnij się. Become a friend. I pozwól. And let. Aby Chrystus, który jest w nas. The Christ that is inside of us. Wpłynął na twoje życie. Can make influence on your life. Amen. Amen. And the address is Ouderskruk 3, Mordrecht. Nog een keer. Ouderskruk 3 in Mordrecht. Ouderskruk 3 in Mordrecht. I let you hear once again. Ouderskruk 3 in Mordrecht. If you want the real life, come to that place. There is more. There is more.